Pozwolę sobie zacząć naszą konferencję. Mam ten wielki zaszczyt otwierać tak niezwykłe wydarzenie w naszych murach. Także witam Państwa uprzejmie w sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego, czyli najstarszego publicznego muzeum w granicach dzisiejszej Polski, na wyjątkowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Na konferencji zatytułowanej Duchowość w sztuce i kulturze górniczo-hutniczego. Te tematy są nam tak bliskie, dlatego też bardzo cieszymy się, że Państwo wybrali tę lokalizację na przeprowadzenie tej konferencji. Bardzo serdecznie witam wszystkich prelegentów. Chcę przywitać, jeżeli Państwo pozwolą, dwie osoby. Mianowicie chciałabym przywitać naszego przedstawiciela naszego organizatora, czyli pana naczelnika Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, pana Henryka Pieszkę. Bardzo serdecznie witam. Proszę mi wybaczyć, że nie będę wszystkich nazwiska, wszystkich Państwa prelegentów, przede wszystkim panie prelegentki i panów prelegentów, ale ja muszę to powiedzieć. Mianowicie muszę z wielką radością przede wszystkim przywitać tego oto pana, który właśnie tutaj też robi zdjęcia, pana profesora. Pana profesora Henryka Cywińskiego muszę przywitać, ponieważ to jest taka moja mała prywata. Moja mała prywata, kiedy ja byłam na studiach, już się wyspowiadałam panu profesorowi, że razem z moją przyjaciółką kupowałyśmy takie absolutnie niezwykłe czasopismo, które nazywało się Ars Regia. I to są dla nas takie cuda sprzed prawie 30 lat, przepraszam, że to powiem, ale prawie 30 lat. I to było takie nabożeństwo, bo to było chyba tylko w jednym punkcie, w jakim można było dostać to czasopismo. Także ja nie wiedziałam, że będę miała tę przyjemność pana profesora Cegielskiego w Muzeum Cieszyńskim powitać. Proszę bardzo serdecznie witać. Program konferencji jest w kilku miejscach, Państwo go znajdą, także będziemy się nim posiłkować, a ja już przekazuję głos Spiritus Movens tego wydarzenia i tego wielkiego projektu w ogóle i bardzo odważnego projektu, to też powiem. Także witam serdecznie panią profesor doktor habilitowaną Izabelę Trzcińską, antropolożkę, historyczkę idei i przede wszystkim religioznawczynię, która tak niezwykłe wydarzenie zdołała się zorganizować. Także chylam czoło i oddaję pani głos. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Chciałabym powiedzieć, że duchowość jest takim pojęciem, które występuje w bardzo licznych kontekstach. I one zazwyczaj są związane z religijnością, chociaż dzisiaj mówi się także o duchowości ateistycznej, z religijnością tą oficjalną i także alternatywną, czyli tą, którą się zajmujemy w naszym projekcie. I właściwie nieodmiennie duchowość kojarzy się z osobistym poszukiwaniem, z indywidualnym przeżyciem, z odnajdywaniem takiej ścieżki, która pozwala widzieć inaczej i prowadzi dalej. Więc właśnie z tego względu wydawałoby się, że ten indywidualizm związany z duchowością może sprawiać, że jest to zjawisko niszowe, nawet marginalne. Tymczasem z licznych badań okazuje się, liczne badania potwierdzają, że duchowość ma niezwykły wpływ na rozwój kultury, na rozwój sztuki i o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim. Nasz grant nosi tytuł Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX stulecia i należy do programu Nauka dla Społeczeństwa. Właśnie to, co nas szczególnie interesuje, to są owe programy bardzo często związane z obnową. O nich myślę dzisiaj dużo będziemy mówić i nasze wystąpienia będą tej problematyce przede wszystkim poświęcone.
podziękować pani dyrektor Irenie Fręcz za niezwykłe wsparcie, życzliwość, zaangażowanie, no i wspaniałą organizację tego wydarzenia, za to, że mogliśmy się tutaj pojawić. A teraz myślę, że mogę już Państwa zaprosić do wysłuchania pierwszego wystąpienia pana profesora Tadeusza Cegielskiego, historyka, znawcy tradycji masońskiej, autora wielu publikacji naukowych, ale nie tylko, bo wspomnę, że pan profesor napisał także 4 książki naukowe, tak? I promotora licznych prac, który zdołał wychować już całe młode pokolenie naśladujących go badaczy. Bardzo jestem również szczęśliwa, że pan profesor zechciał zaszczycić naszą konferencję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Nie mogę nie zacząć od słów podziękowania, zaczynając od pani profesor Izabeli Trzcińskiej, która no, wymyśliła ten grant, a zrealizowała, no, dzięki któremu tutaj się zgromadziliśmy jako pewna grupa badawcza, prawda, tworząca pewną, realizująca pewien program, no ale także bardzo serdecznie chciałem podziękować dyrekcji i pracownikom muzeum, dzięki którym otrzymałem, no nie ruszając się z mojego biurka w Warszawie, niesłychanie precyzyjnie wykonaną dokumentację fotograficzną sali śląskiej, może egipskiej, o której będę teraz mówił. Także no, dzięki temu powstało opracowanie, które się niezłychanie rozrosło. Ono się składa z kilku części, takiego krótkiego wprowadzenia historycznego, opisu malowideł, opisu polichromii w sali egipskiej. A następnie to trzecia część tego mojego opracowania to jest próba analizy wybranych motywów, prawda? No to jest rzecz naturalna, że z takiego bogactwa prezentacji ikonograficznej wybieramy pewne całości, które tutaj możemy nazwać motywami w sensie estetycznym, ale także odnosząc do historii intelektualnej, na przykład konceptami, a na gruncie historii idei to się mówi o konceptach. I wreszcie czwarta część jest próbą ukazania tych motywów w jakimś szerszym kontekście kulturowym, artystycznym, ale ogólnie intelektualnym. No, ten kontekst ja opisuję jako niejako dwojaki, jako pewne przeplatanie się elementów tradycji ezoterycznych, zwłaszcza związanych z filozofią hermetyczną, szalenie ważną dla epoki nowożytnej, dla nowożytnej Europy, i z pewnymi tradycjami wolnomularskimi, no, które oczywiście są komplementarne i wzajemnie tutaj te dwa nurty na siebie wpływają, a wszystkie one znajdują wyraz w architekturze ogrodowej, parków typu krajobrazowego, typu angielskiego, które są jakby taką materializacją tych najróżniejszych idei. I to jest ostatnia, czwarta część tego mojego opracowania. Otrzymałem tutaj królewskim gestem aż 3 kwadranse, ale od razu muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie no, tutaj się w tym czasie zmieścić. I teraz mając do wyboru dokonać jakiegoś streszczenia, bądź też ograniczyć się tylko do części, znaczy do prezentacji części mojej analizy, ale no, z wszystkimi elementami tej analizy wybrałem to drugie rozwiązanie. Wydaje mi się
one o wiele ciekawsze. Będą Państwo mogli śledzić tok mojego rozumowania i albo się z nim zgadzać, albo nie, prawda? Tu od razu powiem, że już dzisiaj w rozmowie z panią dyrektor dowiedziałem się, prawda, jak rozpisać pewną tajemniczą inskrypcję. Okazuje się, rozwiązanie jest niesłychanie proste. To tak bywa. Ja szukałem, prawda, nie wiadomo gdzie, a tutaj rozwiązanie było pod ręką. Więc jakby ta możliwość, aby śledzić moją analizę. Moje wystąpienie ma tytuł W klimacie oświecenia idei sztuki królewskiej. No wytłumaczyłem dlaczego. No a przedmiotem są oczywiście polichromie w Pałacu Lariszów, które powstały w latach 1795-96. Z inskrypcji na jednym z przedstawień, które tu jeszcze zobaczymy, w sali egipskiej, wynika, że jesteśmy w okresie, kiedy ta rezydencja była własnością Johanna de Mata Józefa hrabiego od 1791 roku. Ten tytuł hrabiowski tutaj cesarz nadał rodzinie Larisz von Mönich, obecnej siedzibie Muzeum Śląskiego. Nie będę się tu rozwodził na temat historii pałacu, prawda? Ona jest dość znana, aczkolwiek mam takie wrażenie, że na stronie internetowej muzeum jest tam jedna bardzo dyskusyjna informacja na temat czasu przebudowy dokonanej właśnie przez wspomnianego tutaj Johanna grafa Larisz von Mönich, która musiała być znacznie wcześniejsza niż ten rok 1796 uwidoczniony jako data zakończenia prac nad polichromią w sali egipskiej. Nie ulega wątpliwości natomiast, że tutaj ważną okolicznością jest to, że właściciel był cieszyńskim starostą ziemskim, był marszałkiem krajowym, prezydentem Sejmu Ziemskiego od 1789 roku, pełnił różne godności na dworze wiedeńskim, był szambelanem, tajnym radcą i tak dalej, i tak dalej. W jakiejś mierze kontynuował on też pasję i zainteresowania swojego ojca, zmarłego w 1792 roku, Józefa Erdmana Larisza. Krótko jeszcze o tej rodzinie, która się wywodzi z Tyrolu. To zresztą rzecz ciekawa, że ta rodzina, jej poszczególne gałęzie rozrosły się i zyskały dobra ziemskie na terenie Czech, na terenie Śląska Cieszyńskiego, a wcześniej właśnie Bawarii i Austrii. Mam takie wrażenie, że wymienione prowincje tworzą pewną całość kulturową. Ja zaczynałem moją pracę naukową od takiego doktoratu z historii politycznej XVIII wieku, ale właśnie przy tej okazji zauważyłem, jak ścisłe związki tutaj istniały między Austrią, Bawarią, Królestwem Czech i Moraw i właśnie te prowincje tworzyły pewną całość kulturową. I ostatnia rzecz dotycząca historii, tej części historycznej, biograficznej, to jest oczywiście nazwisko twórcy, prawda? Tu mamy pewien problem, to znaczy nazwisko jest tutaj niepoparte jakąś twardą dokumentacją, ale wydaje się wielce prawdopodobne, że malowidła w tej sali i w sali egipskiej zawdzięczamy osobie, która była malarzem,
dekoratorem czy scenografem teatralnym, ale zarazem aktorem. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, może ma, która w źródłach występuje pod imionami Józef bądź Jan Majer i czasami zapisywany na różny sposób. No ale to może nie ma znaczenia. Wiemy na pewno, że w 1801 roku pracował w Cieszynie jako akademische Maler und Schauspieler. No więc właśnie, jako malarz akademicki, czyli z wykształceniem akademickim i aktor, przy czym musimy pamiętać, że Akademia Sztuk Pięknych, ta instytucja, która funkcjonowała w Wiedniu, a na jej wzór powstała no, znacznie później w Krakowie, to była szkoła na poziomie średnim, prawda? To nie była szkoła akademicka, uniwersytecka, prawda? To była szkoła zawodowa na poziomie średnim. Wydaje mi się, i to jest tutaj jedna z moich tez, że fakt, iż ten Józef Johann Mayer, czy Meyer, pracował dla teatru, to doświadczenie teatralne, doświadczenie scenografa teatralnego, a teraz musimy sobie wyobrazić, na czym ono polegało. Przede wszystkim malarz, scenograf malował tak zwane horyzonty, prawda? Czyli właśnie takie całości, no, przedstawiające albo pejzaże, albo jakieś wnętrza, no, które, prawda, ta machina teatralna opuszczała w miarę, prawda, rozwoju dramaturgii. Że to doświadczenie tutaj odcisnęło jakieś piętno, a twierdzę, ponieważ porównuję je, zobaczymy te malowidła z dziełami wykonanymi przez no, wybitnych artystów pracujących wcześniej dla króla, braci Smuglewiczów w Dobrzycy. Tutaj do Dobrzycy, do dekoracji pałacowej w rezydencji Augusta Gorzyńskiego będę się jeszcze parokrotnie odwoływał. Co prawda one są o kilka lat starsze, kilka lat, ale są jakby osadzone w tym samym kontekście kulturowym i jakby reprezentują właśnie pewien typ twórczości, jaki ja bym wiązał ze sztuką dekoratorską. Zresztą potem, no, gdybyśmy mieli czas, ja bym jeszcze pokazał Państwu scenografie teatralne wykonywane na przykład dla czarodziejskiego fletu Mozarta. No niesłychanie to jest pouczające zagadnienie i no właśnie moglibyśmy tam zobaczyć pewne cechy wspólne wszystkich tych działań artystycznych bez względu na rangę twórców. No myślę, że czas jest przejść już do pokazania być może dobrze znanych obiektów. Przy czym ja od razu powiem tak, kolejność, w jakiej ja w tej chwili dokonuję prezentacji, a potem analizy, wynikała z kolejności materiału, jaki otrzymałem, a jeszcze raz dziękuję autorowi, znakomitej jakości, no ale która może niekoniecznie odpowiada takiej chronologii miejsca, prawda? To znaczy, że stoimy w jakimś punkcie i obracamy się i widzimy te malowidła. Ale one rzeczywiście tworzą pewną całość, którą ja tutaj zinterpretowałem. Więc najpierw ja pokażę te podstawowe, że tak powiem, przekazy ikonograficzne, na które składa się sześć malowideł ściennych, coś w rodzaju, prawda, tego, co widzimy tutaj przed sobą, ale jednak nieco innej tematyce, choć na pewno konfrontacja tu znajdujących się polichromii z tymi w sali egipskiej bardzo byłaby potrzebna i pogłębiłaby tę naszą analizę. Więc mamy sześć takich wielkich malowideł. Mamy następnie niewielkich rozmiarów malowidła we wnękach okiennych.
szalenie ciekawych, tworzących pewien ciąg, pewien cykl. Mamy groteskę, czyli prawda, rodzaj dekoracji bardzo popularnej w XVIII stuleciu, a nawiązującej oczywiście do starożytności w Rzymie, w Herkulanum, Pompeji, prawda, do odkrytych wnętrz rezydencji, willi bogatych Rzymian. I tam mamy takie przedstawienia w medalionach, które też poddam analizie, tym bardziej, że uważam, że one są pewnym kluczem do odczytania tych malowideł głównych. Mamy znaki zodiaku na sklepieniu takim zwierciadlanym. No i rzeczywiście olbrzymi materiał tutaj, który należy przebadać. To pierwsze malowidło ja nazwałem, ja wszystkie zatytułowałem, jakby dla siebie, żeby łatwiej operować tym materiałem, ja zatytułowałem Wędrowiec. Zatytułowałem to Wędrowiec, no a to postać, która tutaj znajduje się po środku. Ja ją tu jeszcze przybliżę Państwu. Mamy mężczyznę jadącego na osiołku, śpiącego. Obok, po prawej stronie, też jakaś postać śpiąca na trawie. Wokół taki bardzo przyjazny krajobraz, w dużym stopniu oswojony ręką ludzką. Zatoka jakiegoś jeziora znajdującego się pośród gór. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest krajobraz alpejski. Zwraca tutaj uwagę natomiast po lewej stronie umieszczony obraz ogrodu, sadu zamkniętego, znajdującego się w pobliżu jakiejś warownej wieży. No, to jest motyw bardzo dobrze znany ze sztuki europejskiej, hortus conclusus, ogród zamknięty, no tradycyjnie związany z postacią Marii, Matki Bożej, no przy czym ten ogród, ojej, przepraszam, bo mnie uciekło, ja jeszcze nie opanowałem tak jak należy, o, ten ogród, no jest tutaj symbolem nie tylko dziewictwa Matki Bożej, ale jest też symbolem tajemnicy. A w ogóle w malarstwie późno-średniowiecznym, tak jak tutaj mamy ten przykład, no rzeczywiście Matka Boska jest jakby dysponentką pewnej wiedzy ezoterycznej. To w ogóle nie ma najmniejszej co do tego wątpliwości. A więc tu mamy wędrowca. Nastrój takiego spokojnego letniego popołudnia. Natomiast na kolejnym przedstawieniu, ono nie jest chronologicznie drugie, ale no tak wynikało z tego materiału, a myślę, że tu nie ma problemu. Ja sobie zatytułowałem to przedstawienie Grota Dionizosa. Dionizos to jest ta postać tutaj, zaraz się jej przyjrzymy z bliska. Przy czym konsultowałem to z wybitnym fachowcem od mitu dionizejskiego i samej postaci Dionizosa, profesorem Włodzimierzem Lengauerem. I on powiedział, no zapewne to jest Dionizos, który chętnie przybierał jako Bóg, a zdaniem profesora Lengauera najważniejsze bóstwo w panteonie greckim, przybierał postać pięknego, nawet zniewieściałego młodzieńca, a nawet kobiety. Ale mówi, no może to też być i bachantka. No tę drugą możliwość na razie odkładamy. Istotne jest to,
że postać Dionizota oparta o naczynie do przechowywania wina trzyma tutaj w ręku laskę, o której jeszcze będzie mowa, a która się nazywa Tyrsos. To jest atrybut Dionizosa, atrybut jego boskiej władzy. Jaki robi użytek z tego narzędzia, to o tym będzie jeszcze mowa, kiedy przystąpimy do analizy malowideł znajdujących się w medalionach w środku tej kompozycji groteskowej. Tutaj odnotujmy, że Dionizos spoczywa jakby we śnie spowodowanym winem, prawda? Winem, którego jest odkrywcą, a Dionizos jest tym bogiem, który upowszechnił kulturę wina wśród ludzi. Ale który również, będziemy jeszcze o tym mówić, symbolizuje jakby te dwie strony odkrycia tego cudu kultury, jakim jest wino, prawda? Wino wzbogaca kulturę, sympozjon grecki nie byłby możliwy bez krateru, prawda, z winem, co prawda zmieszanym pół na pół z wodą, ale jednak parującym, więc uderzającym do głowy, ale z drugiej strony, prawda, wino upaja, doprowadza ludzi do jakichś stanów dzikości. Istotne jest również to, że postać Dionizosa spoczywa na wysokim cokole, udekorowanym płaskorzeźbą przedstawiającą, to może nie tak bardzo wyraźnie, ale jednak widać, Posejdona na powozie z trójzębem. To jest atrybut Posejdona. Trójząb jest groźną, potężną bronią, jaką Posejdon otrzymał w prezencie za pewne dokonania. O, tutaj widzimy Dionizosa z Tyrsem, prawda, czyli tą laską. Ja początkowo myślałem, że to jest w ogóle wiosło albo łopata. Tym bardziej, że w przekazach takich XVII-XVIII wiecznych wino kojarzy się, jest uprawa winnej latorośli, jest jakby pokazywana czy symbolizowana przez łopatę. Ale tutaj konsultant, wspomniany profesor Lengauer, nie miał cienia wątpliwości, że chodzi tutaj o ten Tyrsus, czyli Tyrs w spolszczonej wersji. To drugie przedstawienie zatytułowałem Grota Dionizosa. Teraz mamy trzecie, które przedstawia nam grobowiec typu rzymskiego, chociaż z taką attyką wieńczącą, prawda, na gzymsie postawioną, która nie jest oczywiście z epoki klasycznej, tylko jest neogotycka. Warto się przyjrzeć teraz dokładniej temu obiektowi. Mamy tutaj datę 1796 w antykwą, a poniżej kursywą datę 12 novembris, czyli 12 listopada tegoż 1796 roku. Wydaje się prawie oczywiste, że jest to data ukończenia dzieła przez autora, który jednak nie pozostawił tutaj swojej sygnatury. To jest jednak bardzo znamienne. Widzimy tutaj dwie postaci. Jedna z nich pojawi się jeszcze na innych przedstawieniach. To jest postać wędrowca. To jest wędrowiec. To zjawisko wędrowania, proszę Państwa, pieszo, przemierzania olbrzymich przestrzeni, bardzo jest charakterystyczne dla epoki dojrzałego oświecenia, a potem romantyzmu. Wręcz stanie się takim obowiązkiem kulturowym, a młody człowiek, nie już jak ten magnat
który wyrusza, prawda, w podróż po Europie za ciężkie pieniądze wyasygnowane przez bogatego rodzica, tylko pieszo, ale za to w odpowiednim obuwiu, z niewielkim sakiem, prawda, laską wyrusza. No tutaj pierwszą taką postacią, która była wzorem potem dla innych, to był Jean-Jacques Rousseau, który przebył wielką odległość z Genewy do Paryża. No to jest jakieś, to prawie 1000 kilometrów. Co prawda wędrował cały rok i to była taka wędrówka inicjacyjna. Inicjacyjny charakter tych wędrówek tutaj, wydaje mi się, będzie bardzo istotny. Wędrowiec rozmawia z niewiastą bosonogą, odzianą bardzo skromnie, więc jakąś prostą kobietą z ludu. Natomiast, czy ja to mam sfotografowane, przepraszam, tutaj troszeczkę wykadrowałem, może nie zręcznie, druga inskrypcja, ta właśnie tajemnicza, którą tutaj dzięki pani dyrektor udało się błyskawicznie rozwiązać, to IGLVM oznaczałoby najpewniej, nie widzę tu innej możliwości, Johanna Grafa Larisch von Mönich, prawda? Czyli inicjały fundatora, inicjały właściciela tego obiektu. No, natomiast druga część, na które składają się litery L, H, M i T, na pewno dotyczyłaby pozycji czy godności tegoż grafa Larisch von Mönich. Być może to L, H oznaczałoby Landesherr, czyli właściciel ziemski. No, to by dobrze oddawało jego pozycję. Litera T na końcu niewątpliwie wiązałaby się z Cieszynem, czy raczej księstwem cieszyńskim. To malowidło, tutaj mamy takie pseudoegipskie inskrypcje, one się będą pojawiały jeszcze w różnych miejscach. To nie są hieroglify, to jest takie wyobrażenie hieroglifów, jakie wtedy pod koniec XVIII wieku jeszcze przed rozczytaniem, prawda, hieroglifów istniał. Mamy tu kolejny też tajemniczy obiekt, ale to nie jest Herm, prawda, czyli rzeźba dedykowana Hermesowi, jaka znajdowała się na gościńcach rzymskich, choć ten cokół by sugerował właśnie, że tu mielibyśmy takiego tego właśnie Herma, bo znajduje się przy drodze, czy właśnie po środku drogi. No ale mamy tutaj kielich przykryty. No, wydaje się, że ten obiekt ma jakiś związek z jakimiś funkcjami religijnymi, sakralnymi, ale nie odnosi nas bezpośrednio do chrześcijaństwa. Jak na razie tu żadnych bezpośrednich odniesień do chrześcijaństwa nie mamy. No i taka postać modląca się tutaj, stojąca tutaj przed tym przedstawieniem. To malowidło, tę polichromię, grobowiec z przemijaniem. No bo niewątpliwie to się wiąże z przemijaniem. Ja jeszcze później, kiedy będę mówił o architekturze, zajmę się, proszę Państwa, tymi konstrukcjami tam po prawej stronie. Na razie tylko zwrócę uwagę, że w zasadzie jest to jedyny fragment tych malowideł z wykorzystaniem perspektywy zbieżnej, geometrycznej, ale co tutaj rzecz ciekawa, punkty zbieżności obu tych przedstawień są różne. Daje to takie wrażenie pewnego chaosu, pewnego niepokoju. Mnie to przypomina scenografię modernistyczną lat 20. XX wieku, kiedy właśnie stosowano ten efekt, żeby wzbudzić takie poczucie niepewności wśród odbiorców. No ale to w tej części dotyczącej architektury ja się tym zająłem.
Kolejne przedstawienie ja zatytułowałem Moc przyrody, siła ludzi. Bardzo ono jest interesujące. Mamy tutaj potężny wodospad i naszego wędrowca na osiołku wyraźnie spłoszonym hukiem tego wodospadu. Mamy takie trochę uschnięte drzewo dębowe. Mamy postać, o, tutaj wędkarza, o Jezus, to mi uciekło, przepraszam, postać wędkarza, ona się pojawi jeszcze na jednym malowidle, kobiety, no, taką scenę rodzajową, prawda, sztafasz. Ten sztafasz ludzki tutaj też jest bardzo ciekawy, pytanie, co on ewentualnie wyraża, jeśli cokolwiek wyraża. Wydaje się, że jednak tu można zaryzykować twierdzenie, że coś wyraża. Zwracam uwagę na motyw piramidy, takiej bardzo wydłużonej, tutaj z takim podcieniem u podnóża i wreszcie warownej twierdzy znajdującej się tutaj na brzegu, o, która to twierdza, ona będzie miała analogię w innych przedstawieniach. No, mogłaby być rzeczywiście jakąś warowną fortecą czasu wypraw krzyżowych, równie dobrze. No i wreszcie tutaj najważniejszy obiekt na tym przedstawieniu to jest zniszczona świątynia na planie centralnym, na planie okręgu, no, która zazwyczaj określana jest jako monopterus, monopter. No, ten monopter będzie tutaj kluczowym dla epoki oświecenia przedstawieniem związanym z architekturą parkową. I kolejne przedstawienie, już piąte. Mamy tutaj bardzo tajemniczą, scenę, mianowicie dwie damy wędrujące samotnie, o, przez góry. Pewnie jedna jest służącą, ta, która dźwiga ten plet zwinięty, mężczyznę z fajką, no pewnie przewodnika, który wskazuje ręką grotę, wejście, no, obudowane wejście do groty. No, niewątpliwie ta grota jest tutaj, no, związana z jakąś tajemnicą, prawda? Wnętrze ziemi kryje jakąś tajemnicę i, no, będzie niewątpliwie też elementem inicjacji, o czym może zdążę jeszcze powiedzieć. Tutaj pasterz prowadzący kozły, nie kozy, a kozły. Otóż okaże się, że ten kozioł tu będzie bardzo ważnym przedstawieniem na tych malowidłach, na tych ścianach tarczowych z groteską. No i znowu widzimy naszego wędrowca tam po prawej stronie. Mężczyznę, który pokazuje to takie niebezpieczne bardzo przejście, taki wąziutka drewniana kładka, no, wzniesiona nad przepaścią. I tutaj jakiś stary człowiek podpierający się dwoma laskami. Ja zatytułowałem to przedstawienie Wędrowcy niebezpieczeństwo. No, niewątpliwie ta grota, ta kładka rozpostarta nad bardzo głębokim kanionem, wszystko to wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem, no, a grota, tak jak zasugerowałem, z tajemnicą. I wreszcie ostatnie przedstawienie, które wcale nie jest ostatnie, bo znajduje się po prawej stronie drzwi, ale u mnie znalazło się jako ostatnie, ale myślę, że w tym błędzie moim jest pewien sens, które ja sobie nazwałem harmonia. Dlaczego? Otóż mamy tutaj taką jakby równowagę w przyrodzie. Mamy równowagę pomiędzy światem przyrody a światem kultury, tym, co stworzyła ręka ludzka. Mamy tutaj też element przemijania, bardzo ważny, jakim jest ruina świątyni. Świątynia w ruinie to niesłychanie ważny symbol
dla kultury ezoterycznych różnych nurtów, ale zwłaszcza dla imaginarium wolnomularskiego, to jest także w rytualistyce wolnomularskiej zniszczona świątynia jerozolimska, świątynia Salomona, która w tymże rytuale zostanie odbudowana przez Zorobabela w następnym pokoleniu. No i mamy tutaj ufortyfikowane miasto, prawda? Ufortyfikowane miasto z piramidą, znowu taką bardzo wydłużoną. Nie mamy tu żadnych symboli religijnych. To miasto jest jakby trochę ponadczasowe i ponadkonfesyjne. No i mamy taką postać, która tutaj znajduje się, oczywiście powiększona jakby znacznie pomiędzy ruinami świątyni i tą twierdzą, tym warownym miastem, która to postać może być znowu naszym wędrowcem, ale może być po prostu jakimś rolnikiem zbierającym plony. Jedno z dwojga. I wreszcie dwie postaci, niesłychanie ciekawe, sympatyczne, tworzące taki nastrój idylliczny. Wędkarze łowią sobie ryby, wędkarze, zwróćmy na to uwagę, w strojach dworskich, eleganckich, i kapelusze, i buty, wysokie skórzane buty, prawda, pończochy, pludry, żakiety. No to wszystko są elementy stroju przedstawiciela klasy wyższej. No i teraz tak, niewątpliwie, proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z przedstawieniem sił natury, prawda? Natury, która, no, mamy te cztery żywioły, to widzimy to szczególnie na tym pierwszym przedstawieniu, prawda? Ten szeroki krajobraz, gdzie mamy ziemię, tak jak tutaj, wnętrze ziemi, mamy wodę, prawda? Wszystko to się rozgrywa nad brzegiem jakiegoś jeziora. Mamy oczywiście ogień, czyli słońce wschodzące, prawda, takimi czy zachodzące promieniami obejmujące ziemię. No i wreszcie powietrze, prawda, czyli mamy te przedstawienia chmur i obłoków, prawda? Sprawa tych postaci, tego sztafażu. No, nie ma tu czasu, żeby to rozwinąć. Taka moja sugestia wiąże się z obiektem, który dla mnie był zawsze przedmiotem fascynacji. Tutaj jest reprodukcja, co prawda nie oryginału. Oryginał znajduje się w Archiwum Masońskim Potockich, w Archiwum Głównym Akt Dawnych. To jest gra, która ma tytuł w czterech językach, w oryginale, tu mamy tylko francuski, Życie człowieka. A sceny tutaj wokół przedstawiają nieudane porwanie Stanisława Augusta. Wszystko to się rozgrywa w listopadzie 1791 roku, a rzecz jest dedykowana hajdukowi, który poniósł śmierć w obronie króla. Ale moja sugestia jest tylko taka, że niektóre z tych postaci, które spotykamy na tych przedstawieniach Majera w sali egipskiej, mogą mieć jakiś związek z takimi postaciami właśnie pojawiającymi się w tej grze, która miała wiele wydań. To, co widzieliśmy, to jest reprodukcja tej gry z 1790 roku z zachowaniem pierwotnych jej cech. Proszę Państwa, motywy, no to jest oczywiście kolumna egipska, ale z wieńczeniem nawiązującym oczywiście do akantu w stylu korynckiego. No, z oryginałem, który znany był w XVIII wieku, świątynią Amona w Karnaku, no to nie ma zbyt wiele wspólnego, prawda, i proporcje, i dekoracja, tutaj taki relief hieroglificzna, oczywiście to jest
ma inny wymiar, inne znaczenie. Jeśli chodzi o liście akantu, no to oczywiście motyw bardzo, bardzo popularny, opisany przez Witruwiusza, no a przede wszystkim znany, prawda, ze świątyni Zeusa ateńskiego. Proszę Państwa, ta kolumna egipska, która się pojawia tutaj na tych malowidłach, z wykorzystaniem no, takich elementów, które się kojarzą nam, ja może wrócę jeszcze na moment, które nam się kojarzą z Egiptem. Tutaj mamy ptaki, mamy pelikany, mamy bociany, mamy postaci w takiej wysokiej koronie faraonów, takiej błękitnej koronie, która się nazywa Komersz. Więc wszystkie te przedstawienia, proszę Państwa, wiążą się z takim wyobrażeniem XVIII-wiecznym na temat nie czterech porządków, no bo czwarty to jest ten kompozytowy, a pięciu porządków. Tutaj bardzo znana grawiura, frontispis pierwszego wydania Księgi Konstytucji Jamesa Andersona. I mamy tutaj pięć porządków. Ja starałem się ten piąty tutaj powiększyć. Niezbyt wyraźnie widzimy ten piąty porządek, ale po lewej stronie ta kolumna w tym piątym porządku ma niewątpliwie liście akantu. No, to jest bardzo powiększony fragment niezbyt doskonałej reprodukcji, nie tak dobrej jak te, która, z którymi ja tutaj miałem do czynienia. Ale w każdym razie rzeczywiście kultura XVIII stulecia znała doskonale pojęcie tego piątego egipskiego porządku architektonicznego. No właśnie, tu jest ten Komersz, ten przedstawienie faraona w tej błękitnej kolumnie. Dla porównania mamy tutaj salę zwaną egipską w Dobrzycy, właśnie dzieło Smuglewiczów. No bardzo podobne rozwiązanie, przy czym kolumny już nie w stylu pseudoegipskim, prawda? I mamy ten pejzaż, który niewątpliwie nawiązuje, i świątynia, i ta zniszczona piramida, palmy, wszystko to nawiązuje. Tu jeszcze inne przedstawienie. I teraz szybciutko, bo nie mamy czasu, przyjrzymy się wnękom okiennym z motywem piramidy. Piramida na cokole, bardzo popularne zestawienie dla XVIII stulecia, wszędzie spotykane. Grobowiec znowu typu rzymskiego. Mamy drzewo dębowe, które się pojawia wcześniej. To jest prawdopodobnie ze wzornika XVIII-wiecznego wzięte, bo ono się będzie pojawiało bardzo często w różnych miejscach. Tu znowu podobna sytuacja, mianowicie cokół bardzo wysoki, na cokole mamy przedstawienie ksiąg, przepraszam, wrócę jeszcze na moment, otwartych ksiąg i globusa. Ta okrągła forma to jest po prostu globus. No, wszystkie one się wiążą jakoś ze śmiercią, z przemijaniem i no, jednak transcendencją, prawda? A więc stanowią no, jakieś dopowiedzenie dla treści tych głównych malowideł. A to, że znajdują się przy oknach, też nie jest bez znaczenia. Tutaj to światło, które pada, no, niewątpliwie też pewnie ma swoją symboliczną wymowę. Warto się nad tym zastanowić. No i teraz obiekt, który mnie szczególnie zafrapował. Ja najpierw pokażę szybko wszystkie cztery przedstawienia
w takich medalionach nawiązujące do ceramiki czerwonofigurowej greckiej, to jest VI wiek przed naszą erą. Typowa groteska, bardzo dobrej jakości malarstwo. Ja nawet myślałem początkowo, że to inny artysta wykonał, ale dopiero jak dzisiaj zobaczyłem salę egipską, to doszedłem do wniosku, że to jednak ta sama ręka. Więc na razie szybciutko pokażę cztery te przedstawienia, a potem się im przyjrzymy oddzielnie, bo tu nie bardzo widać. I rzeczywiście też jak jesteśmy, znajdujemy się na poziomie posadzki, też niekoniecznie, nawet mając w miarę dobry wzrok, możemy treść tych medalionów rozczytać, a wydaje mi się ona tu niesłychanie ważna. Tutaj tylko dla porównania groteska z Białego Domu w Warszawie, czyli no tej najwyższej klasy, właśnie przez Moglewiczów stworzona. Tu mamy to drzewo dębowe, no też taki motyw, który się będzie powtarzał. I wreszcie w tymżeż Białym Domu w Łazienkach, to są malowidła z początku lat 80. Sam Biały Dom powstał w 1774. Te malowidła tutaj przedstawiają pejzaże, ale jakżeż inne od tych, które oglądamy na przedstawieniach, polichromiach w Pałacu Larisów, prawda? Bardzo piękne, takie sielankowy krajobraz, jeszcze kawałek groteski. No właśnie, teraz przyjrzyjmy się poszczególnym postaciom. Całość tego cyklu poświęcona jest Afrodycie, Erosowi, Hermesowi, dziecięciu, które jest owocem związku Hermafrodyty z Hermesem, no i w sumie z Dionizosem również. Cóż my tutaj widzimy? Widzimy postać kobiecą, z której rąk wyfruwa dziecko ze skrzydełkami. No, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tą kobietą to jest Afrodyta w łacińskiej wersji Wenus. No, a tym dziecięciem ulatującym z jej ramion jest grecki Eros, czyli łaciński Amor, prawda? Zwraca uwagę roślina. Atrybutem w Afrodyty jest mirta, jest drzewo mirtowe. Czy to jest mirta? Ja przyglądałem się odpowiednim przekazom, ale chyba jednak nie, choć mogłaby być. No i kaduceusz. Co bardzo ciekawe, że kaduceusz jest też atrybutem partnera Hermafrodyty, to znaczy Hermesa. Kolejne przedstawienie, cokolwiek tajemnicze, a mianowicie kobieta klęcząca i z jej łona wyskakuje kozioł w stronę postaci niewątpliwie Hermesa. Prawda? Tutaj ten atrybut, czyli czapka ze skrzydełkami Hermesa, petasos, no, sugeruje nam niedwuznacznie postać tego boga, bardzo ciekawą postać. Kaduceusz, nie wiemy, czy należy do Afrodyty, czy do Hermesa, ale raczej należy do Hermesa. Proszę Państwa, skąd ten kozioł? Otóż kozioł jest, może to kogoś zdziwić, atrybutem Afrodyty. Ale dowiemy się z innego przekazu, że kozioł jest także wcieleniem i tym samym atrybutem Dionizosa. Kozioł jest tutaj szalenie ważnym zwierzęciem, czy bardzo ważną istotą. Tutaj, jeśli chodzi o Hermesa, zwróćmy uwagę, że jest on potężnym bogiem, który nie tylko służy bogom jako posłaniec, prawda? No, te skrzydełka przypięte do sandałów czy do stóp
Hermesa są jakby symbolem tej jego funkcji. Hermes jest potężnym bogiem, który rządzi poza zmysłową sferą doświadczeń człowieka, zsyła na ludzi marzenia senne, a co tu wyjątkowo ważne, odprowadza zmarłych do Hadesu. To jest jedyny bóg, który zanurza się w czeluść Hadesu, prawda? Odprowadza zmarłych do miejsca, w którym będą przebywać po śmierci. Ta funkcja odprowadzającego duszę, tę funkcję Grecy nazwali psychopompos, to jest Hermes psychopompos, to jest ten, który odprowadza duszę, a przedstawiany jest jako piękny mężczyzna. To jest kopia rzeźby Praxitelesa, która znajduje się w British Museum. Pięknego mężczyznę o melancholijnym obliczu. Widzimy tutaj, prawda, ten jego atrybut posłańca bogów, tego, który przemierza błyskawicznie wielkie przestrzenie. I oczywiście Kaduceusz, prawda? Więc to jest bóg nie byle jaki. Tu w dodatku jeszcze widzimy go z młodzieńcem w gimnazjonie. Tutaj polecam lekturę Włodzimierza Lengauera, Erosa Greków, który on bardzo pięknie właśnie pisze o tych najróżniejszych formach erotyki greckiej. Oczywiście pederastii i homoseksualizmu, niewątpliwie kultowego, rytualnego, a tutaj na wazie właśnie pokazuje nam Hermesa z takim młodzieńcem z gimnazjonu. Hermes, i to też jest tutaj bardzo ważne, wraz z Afrodytą, tu jest kolejne przedstawienie, słabo widać, ale może Państwo widzicie lepiej niż ja, zaraz powiem, co jest na nim. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że Afrodyta wraz z swoim partnerem Hermesem, jako matka zarówno Erosa, jak i Hermafrodyty, Hermafrodyty jest dzieckiem Hermesa i Afrodyty, są patronami inicjacji, ale tej inicjacji elementarnej, podstawowej inicjacji w życie erotyczne, zarówno hetero, jak i homoseksualne, jeśli chodzi o kulturę Greków. Ale, co też nie jest bez znaczenia, Afrodyta wcale nie jest dla Greków symbolem rozwiązłości. Przeciwnie, tutaj widzimy ją zaraz do tego poprzedniego wrócimy, tu widzimy ją z Hermesem i z psem. Pies bez wątpienia w kulturze Greków, Rzymian jest symbolem, jest wcieleniem wierności małżeńskiej. Czyli mamy tutaj Afrodytę z Hermesem jako taką poprawną parę, prawda, związaną jakimś węzłem trwałym, a wracając tutaj, znowu widzimy Hermesa z jego petasos, Afrodytę z dwojgiem dzieci i tym, które ona trzyma w ramionach, to jest na pewno Eros. Natomiast w końcu się bawi drugie chłopie, które nie ma tych atrybutów. Tutaj widzimy te skrzydełka, prawda, maleńkie. Tu się bawi drugie chłopie, które jest niewątpliwie hermafrodytą. Podsumowując, proszę Państwa, te cztery przedstawienia dedykowane bogom kochankom, patronom miłości zmysłowej, przecież także małżeńskiej, połączonej z wiernością, sugerują inicjacyjny charakter tej sfery doświadczeń, co oznacza poddanie czysto biologicznych manifestacji życia rygorom, rytuałów, obyczaju, tradycji, wreszcie normom prawnym. Innymi słowy, kieruje nas w sferę kultury. I ja niestety muszę kończyć już w tej chwili, mój czas minął, więc powiem, zapowiadając część trzecią, gdzie są te motywy, zwłaszcza architektoniczne,
Ale ta część mi się wydała jeszcze ważniejsza. Motywy architektoniczne, monopter, twierdza, ruina, piramida, one są znane i mają obszerną literaturę. Ja starałem się oczywiście to całe bogactwo wykorzystać. Natomiast jakby punkt ciężkości mojej analizy spoczął właśnie na tych dwóch pierwszych jakby poziomach i zwłaszcza na tym komentarzu, jakim w moim odczuciu są te przedstawienia w medalionach, a które pokazują bóstwa związane z inicjacją, ale równocześnie bóstwa tak jak Dionizos, szalenie o takim dualistycznym obliczu. To znaczy, żaden z tych bogów nie jest nosicielem jednoznacznego przesłania. Przeciwnie, to one reprezentują przeciwne sobie żywioły, przeciwstawne sobie żywioły, antagonistyczne. A jak to jest możliwe? W jaki sposób łączyć wodę z ogniem? W jaki sposób łączyć miłość zmysłową, biologiczną, z wiernością, z tradycją, z normą prawną? No, to jest zadanie, na które stoi przed nami, śmiertelnikami, no, dla których wzorem oczywiście mogliby być owi greccy bogowie. A zakończę tylko jeszcze taką refleksją. Jeden z moich przyjaciół, nieżyjący już, profesor Wiesław Juszczak, napisał piękną książkę o nieśmiertelności bogów greckich. I tam sobie zadaje na początku pytania, znajduje się w Eleusis, w miejscu tych słynnych misteriów poświęconych Demeter. No właśnie, Demeter i Dionizos są patronami, prawda, tych kultów misteryjnych. I zadał sobie pytanie, no bogowie greccy byli nieśmiertelni, no co się z nimi dzisiaj dzieje? No są nieśmiertelni, no to przecież oni gdzieś muszą istnieć. I znalazł odpowiedź na to pytanie, bardzo pięknie tę odpowiedź rozbudował w pierwszym tomie tej swojej książki, która ma tytuł Pani na żurawiach. Pani na żurawiach to jest Demeter, czyli o nieśmiertelności bogów. Gdzie oni znajdują, gdzie oni żyją? No w kulturze żyją, prawda? Żyją w tradycji, w poezji. Tutaj dokonuję pięknej takiej retrospekcji poprzez twórczość wielkiego religioznawcy, na którym się też wzoruje Lengauer, Otto Bauera, do czasu Herderlina i poezji romantycznej niemieckiej, czy w ogóle całej tradycji idealistycznej niemieckiej, w której no, ci bogowie greccy, potem także w tym rzymskim, ale już wzbogaconym, ale też spłuconym wydaniu. Tu trzeba powiedzieć, że Wenus nie jest dokładnie hermafrodytą, a Amor nie jest dokładnie Erosem. Bacchus nie jest dokładnie odpowiednikiem Dionizosa. Jest taki bardziej popkulturowy, byśmy powiedzieli dzisiaj. Należy do sfery kultury popularnej. Oczywiście Superman, bohater kultury popularnej, też może ten ezoteryczny wymiar uzyskać. No w każdym razie ja uznałem, że ci bogowie greccy, tu tak pięknie przecież reprezentowani, coś nieśli, jakieś przesłanie dla autora. I jakby w tym punkcie muszę moją analizę przerwać i tak przekroczyłem znacznie czas nieprzeznaczony, więc bardzo dziękuję za uwagę, no i zachęcam do dyskusji. Warto czytać Dicka, Filipa Dicka, bo to dosłownie kilka dni temu, że to był Deus Ire, i on to
mówisz o Dionizosie, to był bogiem metamorfozy, zmiany, jednocześnie bogiem teatru. Skoro być może autor fresków był aktorem, to może to też iść w tę stronę. To taki trop podrzucam. No trzeba nie, ale musimy coś więcej wiedzieć o tym autorze, prawda? Bo no tutaj trudno byłoby powiedzieć, jaki wpływ miało aktorstwo na to, co stworzył, ale gdybyśmy coś więcej wiedzieli, no to nie wiem, czy się dowiemy. No, dość szeroką kwerendę prowadziliśmy tutaj dzięki uprzejmości archiwum państwowemu w oddział w Cieszynie. No, różne akta przeglądaliśmy, no tutaj muzeum też oczywiście swoją kwerendę przeprowadziło. No niestety bardzo niewiele wiemy o nim, ale podpisywany jest jako Schauspieler, czyli aktor. Bo to może iść też w stronę przedstawienia. To wszystko, co tutaj widzimy, jest przedstawieniem. To aktorskie bywa teatru. Może to ja tak podrzucam takie luźne wątki. Zmiana, to nie pojawia się Apollo. Pan profesor dostrzega jakieś wątki Apollo. Bo tutaj Apollo jest bogiem stałości, Dionizos bogiem zmienności, zmiany, przemian. No to jest dobry trop moim zdaniem. To jest właśnie dobry trop. No ten wędrowiec, wędrówka, te żywioły, siły natury, które no, są oczywiście kapryśne, to znaczy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, prawda, jaki będzie rezultat gry. Co zresztą zostało nam do dzisiaj, prawda, wiemy jak marne są nasze prognozy meteorologiczne. Więc ma pan rację, no mamy tutaj motyw wędrówki, inicjacji. Wędrówka jest niewątpliwie inicjacją, prawda? Czy z wędrówką wiąże się inicjacja? I tak jak powiedziałem, w XVIII, na początku XIX wieku, no mężczyzna, który nie wyruszył w taką wędrówkę, to w ogóle nie był pełnoprawnym członkiem takiej wspólnoty, a ludzi no, wykształconych, prawda, przebywających w świecie ducha. Zwyczaj bardzo demokratyczny, bo tutaj rzeczywiście bez względu na stan majątkowy tego wędrowca, on musiał po prostu przebiec pieszo różne okolice. Na użytek jednej z moich powieści zajmowałem się profesorami, uczniami, studentami, ale wtedy nazywanymi uczniami Uniwersytetu Warszawskiego, który no, pierwszy rok akademicki efektywny miał w 1818 roku. I tam, jak to w takiej powieści, pojawiają się postaci zarówno historyczne, jak i fikcyjne, czy postaciom historycznym dopisuje się pewne fikcyjne sytuacje. I śledząc życiorysy profesorów, moich poprzedników, stwierdziłem, że praktycznie wszyscy odbyli takie wędrówki piesze w młodości. I to bardzo to jest charakterystyczne, zanim zostali profesorami, to jeszcze państwowej, bo królewskiej uczelni, byli ludźmi niezamożnymi. Oni pochodzili ze środowisk no, plebejskich, no, drobnomieszczańskich, to byli synowie rzemieślników i oni naprawdę z jakimś miedziakiem w kieszeni ruszali w taką wędrówkę, a której bardzo ważnym elementem oczywiście była praca. Należało się gdzieś nająć, prawda, żeby zdobyć środki do dalszej wędrówki. No i w zależności od tego, ile kto miał czasu i siły, wędrowano kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Więc tutaj ten motyw wędrowca, którego też pokazałem na tej grze planszowej, ona się nazywa Ucieszna gęś, ten typ gry, no jest niewątpliwie jakimś takim kluczowym i to jest moim zdaniem dobry trop. Ja mam krótkie pytanie do pana profesora i do pani profesor Izabeli Krzycińskiej. Rozumiem, że całość tych badań Tadeuszu ukaże się w formie książkowej razem z ilustracjami, prawda? Że to będzie... Tak, to z panią dyrektor trzeba rozmawiać na ten temat. Ja jestem szalenie no, dumny z tej propozycji, prawda, żeby całość. To, co dzisiaj
tutaj przyniosłem, to jest 40 parę stron, ale będzie około 50 tekstu tak ścisłego, plus te ilustracje, no to będzie kilkadziesiąt stron tekstu. Ale na użytek z kolei księgi tej pokonferencyjnej, ja, jeśli pani profesor Trzcińska pozwoli, to zrobię taki jakby pewien, może nie skrót, ale wyimek. Może właśnie tę część, którą teraz, a może tę, której nie zdążyłem przedstawić, dotyczącej motywów architektonicznych. No to jeszcze ustalimy. Czy ktoś jeszcze? Śmiało, proszę państwa, ja postaram się na każde pytanie odpowiedzieć. Ja tylko trochę nie dosłyszę, także proszę to wziąć pod uwagę. Ja, panie profesorze, oglądam codziennie temat otwarty po ironie i bardzo mnie zainteresował motyw drzewa, które tam jest na każdym z tych malowideł. I przyszła mi do głowy taka myśl, czy to mógłby być klucz do chronologii, bo te drzewa różnie są przedstawione, mają mniej liści, więcej liści. No, jest tam jakieś też takie złamane i nie wiem, po prostu to tylko tak mi przyszło do głowy, że można by na to jakoś tak też w ten sposób spojrzeć. No, bardzo ciekawy pomysł. No, no właśnie, tu trzeba szukać kluczy do tych przedstawień, prawda? Zakładamy, że autor nie był bezmyślnym realizatorem jakichś tam pomysłów, prawda? Czy temat główny zasugerował mu inwestor, prawda, hrabia, to bardzo prawdopodobne. Natomiast no, on starał się możliwie dobrze wywiązać ze swojego zadania, prawda? Jakby jest rzeczą oczywistą, że przesłanie plastyczne tego rodzaju jest przesłaniem symbolicznym, prawda? To jest cała wielka tradycja sztuki europejskiej od czasów Greków, Egipcjan i Rzymian, prawda? Nic tutaj się pod tym względem nie zmieniło, więc rzeczywiście trzeba szukać tych kluczy. I być może, ja na pewno się nad tym zastanowię. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za propozycję. Oczywiście, no, jak najbardziej. Także no, w ogóle bardzo, bardzo dziękuję państwu za te wszystkie sugestie, bo one mi pokazują jeszcze ile drogi przede mną. No, a tym bardziej, że rozmowa zawsze coś daje, o czym ja tutaj już mówiłem, że krótka rozmowa z panią dyrektor wyjaśniła mi sprawę tej abrewiacji, prawda, tam wykutej piękną antykwą na tym pseudo-rzymskim grobowcu. No, nie wiem, bo może jeszcze gdzieś jakieś inicjały autora by się znalazły, ale to, że myśmy dotąd nie trafili, to sugerowałoby, że on z jakichś powodów nie chciał się ujawniać. Co jest jednak interesujące, bo może to jeszcze nie była ta epoka, kiedy artysta uważał, że ma prawo sygnować. Tak uważali artyści epoki renesansu, prawda? Którzy pierwsi odkryli to, że są geniuszami, że są istotami no, nadprzyrodzonymi, są gigantami, prawda? No właśnie, a propos gigantów, ja nie powiedziałem, że ten trójząb
Posejdona to jest prezent od gigantów, których Posejdon uwolnił z niewoli i oni mu się odwdzięczyli tym trójzębem, który był straszną bronią. No widzimy gladiatorów rzymskich z siecią i właśnie trójzębem, tak jak ten gladiator z gmachu Zachęty w Warszawie, prawda, Ave Cesar morituri salutant. No więc właśnie, ja myślę, że artysta w rodzaju pana Józefa Majera uważał się za rzemieślnika, prawda, że jego świadomość zawodowa nie sięgała żadnych wyżyn. Gdyby on był dworskim artystą, prawda, gdyby on malował dla koronowanych głów, dla cesarza, czy dla już szczególnie monarchów francuskich, no to tam by go już zdemoralizowali, prawda, na tym dworze i mu mówili, że jest niezwykłą istotą, prawda, i że wszystko, co wychodzi spod jego ręki, nosi właśnie piętno geniuszu. No a tutaj tak nie było. Także obawiam się, że nie znajdziemy tutaj takich insygniów i musimy rzeczywiście szukać na różne sposoby, o których tutaj była mowa. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Profesorze. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za to, że przeciągnąłem. No, ale...